Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie wyjątkowo drugi odcinek z nowej serii Free to Play. A to dlatego, że jednak zdecydowałem się założyć gildię, no i chcę o tym poinformować jak najszybciej. Także w tym filmie zrobimy sobie troszkę samolów, przejdziemy do końca ten właśnie rozdział drugi, no i na koniec założymy gildię, no i powiem co i jak. Także na początek spróbujemy może ukończyć ten rozdział do końca. Zrobiłem troszkę, że tak powiem, przemeblowanie. Tutaj stawiam wszystko na Irona. Ustawiłem drużynę w taki sposób, żeby był bonus za 2+3 bohaterów. I działa to na razie bardzo fajnie. Jednak chciałbym oczywiście ustawić troszkę lepszą drużynę, a nie po prostu wystawiać postacie na pierwszym poziomie. No na razie nie muszę tego robić, także robię tak jak robię. Ale to tak raczej na przyszłość. Jeżeli się nie mylę, to zostały 3 lub 4 odcinki do ukończenia rozdziału. Ten odcinek też będzie raczej króciutki, bo jest to tylko taki odcinek uzupełniający odnośnie tego pierwszego. No jednak zdecydowałem się założyć tą gildię. Kto będzie chciał, to dołączy, kto nie, to nie. Ale o tym na końcu tego filmu. Także jak widać, Aeron na takim poziomie doskonale sobie radzi. Tutaj mamy głosika, także może go pokonamy i przejdziemy do samonów, o ile uda się oczywiście go pokonać. Ale z tego co widzę, nie powinno być dużych problemów. Aeron bez problemu tutaj poskładał chłopa. Także rozdział ukończony, przechodzimy dalej. Także część pierwsza filmu ukończona. Tak jak mówiłem, nie będę pokazywał całych rozdziałów, bo to nie ma sensu większego. Mamy tutaj arenkę bohaterów odblokowaną. Tutaj widzę, już ktoś jest na 7 rozdziale. No nie wygląda na pay to win, co jest dosyć ciekawe. Pewnie pay to win pojawią się troszkę później, nie? Przynajmniej na razie nikogo takiego nie widzę. Te drużyny są w miarę normalne. No i nie ma wysokiego poziomu. Tacy pay to win to już by raczej byli troszkę bardziej rozwinięci. Także dostaniemy Ardeno. Raczej nie będę go używał, mimo że to jest jedna z lepszych postaci. Odblokowały nam się również okazje. Także oczywiście wchodzimy. I w sumie nic wielkiego tutaj zrobić na ten moment nie możemy. Wydarzenia. Czy możemy coś tutaj odebrać? Z nowicjusza, obóz szkoleniowy. 20 diamentów, idziemy szaleć. Także to byśmy mieli załatwione. Szybkie nagrody na razie zostawiamy. Idziemy do tawerny i mamy tutaj do zrobienia 47 samonów. 37 za zwoje i 10 za diamenty. Także na pewno będzie jedna gwarantowana elita. Liczymy na więcej. Otwieramy 7 pojedynczo, bo niestety jestem zmuszony. Mam nadzieję, że poleci no więcej niż jedna elita. Mam straszną nadzieję na Daemona. Narowana też, tylko prędzej czy później dostanę go z eventu, nie? Który niedługo będzie dostępny na serwerach głównych. No raczej wolałbym tutaj Daemona. Także liczymy. Jest jakaś tam malutka szansa. Jest elitka, także bardzo fajnie. Będzie jeszcze jedna oprócz tej. I będzie to Alna. No, przyznam się, że takiego startu na tym koncie się nie spodziewałem, nie? To jest dosyć mocny start, trzeba przyznać. Od razu może wejdziemy odebrać diamenty, bo później będzie mi się wszystko świeciło. Także dosyć mocny start, no w dłuższej perspektywie nic mi ona nie da, bo to jest tylko jedna kopia, ale start dosyć mocny, nie? Mamy Tassie, Tassie na pewno się przyda. Może jeszcze nie na tym etapie, ale na pewno później będzie jak najbardziej na wagę złota. Także bardzo ładnie elitki lecą. Nie wiem, czy oni coś zmienili, zwiększyli szanse dla nowych graczy, żeby ich bardziej zachęcić do gry. Otwieramy ostatnie, no znowu elita, proszę bardzo. Nowa postać, Feral. Feral bomba. Wolałbym Daemona, ale Feral też jest jak najbardziej w porządku. Zapomniałem odebrać. Także już to robimy tutaj, tutaj i następnie tutaj. Dobra. Także oczywiście poza filmem ja sobie ustalę, czym chcę dokładnie grać. No myślę, że pójdziemy póki co w tą Alnę. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe, także założymy jej kwipunek. Myślę, że Ferala też będziemy używali, jak najbardziej. Nie jestem pewien, czy Tassie na początek
będzie przeze mnie używana. Na pewno będzie Aeron, wtedy Anna, Ferael. No i przemyślimy, nie? Jeżeli macie jakieś sugestie, co na przykład chcielibyście zobaczyć, to możecie w komentarzach pisać. Na razie to jest początek gry, więc możemy się troszkę tymi postaciami pobawić. Resetu to tylko 20 diamentów, więc też nie jest to takie straszne. Tutaj sporo doświadczenia odebraliśmy. No i dobra, zajmiemy się na koniec gildią. Także zastanawiałem się nad nazwą. Wiem, że niektórzy z was już wiedzą z Seven Deadly Sins, że lubię Escanora, więc Cruel Sun to była pierwsza nazwa, która przyszła mi na myśl. Druga nazwa, jako że chcemy grać free to play, to pomyślałem, że zrobimy sobie coś takiego, czyli darmowa strona mocy, o ile... Aha, nie można, dobra. Czyli Cruel Sun. Albo, nie wiem, free to play way. Only free to play, no to jest takie troszkę oklepane. Dobra, damy tego Cruel Suna. Zresztą to jest tylko nazwa, to nie ma znaczenia. Oczywiście robię błędy straszne. Także Cruel Sun to będzie nazwa. Tu sobie zmienimy. Nie ma żadnego słońca, załóżmy, dajmy na początek to. Cruel Sun, zakładamy, wydajemy. Nazwa już istnieje, dobra. W sumie można było się tego spodziewać, nie? Play to win jest jakieś, dobra. Only free to play, oczywiście wiemy, że nie będzie to... Albo droga free to play? Dobra, only free to play. Zresztą to nie ma większego znaczenia, nazwę tam później chyba można zmienić. Także only free to play, mam nadzieję, że będzie dostępna, jest dostępna. Także doskonale zdaję sobie sprawę, że pewnie dołączą do tej gildii osoby, które nie są free to play, ale załóżmy, że niech tak będzie. To jest konto bardziej w celach rozrywkowych, na którym pogram oczywiście dłużej. No i jeżeli chodzi o zasady, przyjmujemy każdego, dosłownie każdego, kto będzie aktywny. Nie ma żadnego znaczenia poziom ani nic takiego. Jeżeli ktoś zgłosi się z poziomem 10, przed osobą z poziomem 200, no to oczywiście ta osoba z poziomem niższym dołączy. Nie ma tutaj żadnego wybrzydzania, żadnego szkalowania itd., itd. Po prostu trzeba być aktywnym. Mogę obiecać, że na tym koncie pogram zdecydowanie dłużej niż na poprzednim z Leśnych Istot. Jako, że gram tutaj wszystkimi postaciami dostępnymi w grze, a nie tylko jedną frakcją, co jest troszkę bardziej ciekawe i chcę się bardziej grać, tak? Także zachęcam do dołączania, nie na głównych kontach. Oczywiście nie zabraniam, jeżeli ktoś chce dołączyć na głównym koncie, to proszę bardzo. Jednak nie polecam, bo tutaj nie znajdziecie Sorena co jeden dzień, co dwa dni, czy nawet nie co trzy dni. Przynajmniej na początku, także po prostu będziecie spowalniali sobie tylko progres, co nie ma sensu. To jest taka gildia bardziej casualowa, nie będziemy hardkorowo grali na żadnych wyprawach w głąb otchłani w przyszłości i tak dalej. Po prostu ta gildia ma sobie tutaj być i tyle. Ja niekoniecznie będę wypowiadał się dużo na czacie, bo nie będę na to konto wchodził 10 razy dziennie, tylko, no nie wiem, ze dwa, żeby po prostu coś porobić, odebrać skrzyneczkę i tak dalej, i tak dalej. To nie jest główne konto, przypominam. Także to by było tyle. ID to 139-5533. Gildia nazywa się Only Free to Play. Oczywiście inni gracze też mogą dołączać, nie tylko Free to Play, ale to tak swoją drogą. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu. Życzę wam oczywiście miłego weekendu. Zachęcam do dołączania. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.